zmroku klatki schodowej, jak myszy szybkonogie, bezgłośne po schodach, za oknami w upale dzień dyszy, tutaj czas się przelewa jak woda. Boszków, znany przed wojną jako Eckersdorf, jest dużą wsią łańcuchową, położoną wzdłuż potoku Boszkowskiego i wymienianą jako jedna z najstarszych osad na ziemi kłodzkiej. Według badań archeologicznych już w czasie neolitu na terenie dzisiejszego Boszkowa znajdowały się osady ludzkie. A zdaniem poszukiwaczy zjawisk nadprzyrodzonych i niewytłumaczalnych, fakt ten może mieć ścisły związek z prehistorycznymi mocami zamieszkującymi do dziś okoliczne pola i lasy. Pod koniec XVIII wieku teren Boszkowa wraz z innymi włościami nabył wywodzący się ze Szwecji baron Franz von Magnis, który słynął z nowatorskich metod rolniczych. Na wsi nastąpił okres zmian. Nowy właściciel wybudował okazałą rezydencję, która poza siedzibą rodową spełniała także funkcję centrum administracyjnego rozległych dóbr Magnisów obejmujących znaczne rejony ziemi kłodzkiej. W roku 1870 pożar strawił pałac von Magnisów, w miejscu którego w przeciągu 6 lat wzniesiono jeszcze okazalszą budowlę. Już poprzednia siedziba Magnisów wzbudzała zachwyt i zainteresowanie wędrowców, natomiast nowa okazała się jeszcze atrakcyjniejsza. Pożar starego pałacu uaktywnił jednak pewnie jakieś prastare, uśpione dotąd moce, które w bardzo różnorodny sposób zaczęły manifestować swoją obecność w pałacowych komnatach. Duchy w szczególny sposób upodobały sobie zwłaszcza pałacową kaplicę i podziemia, gdzie bardzo często widywano dziwne postacie, nie będące z pewnością domownikami rezydencji barona Magnisa.
kaplicy często spotkać można było utykającego na jedną nogę tajemniczego mnicha, którego pojawienie się poprzedzane było zawsze podmuchem bardzo zimnego powietrza. Z tego powodu widziadło nazywane było przez pałacową służbę mroźnym zwiastunem, ponieważ każdorazowa manifestacja zakapturzonej postaci poprzedzała jakieś nieszczęście lub czyjąś śmierć. Mroźnego zwiastuna widziano w pałacu na kilka dni przed śmiercią hrabiego Magnisa. Po raz ostatni widziadło ukazało się po zakończeniu na terenie Bożkowa działań związanych z II wojną światową. Kilka tygodni później do pałacu w Bożkowie zjechali żołnierze Armii Czerwonej i przedstawiciele nowej ludowej władzy. Dla prawowitych właścicieli rezydencji zaczęły się bardzo ciężkie czasy. Przepiękne, bezcenne meble oraz inne elementy wyposażenia pałacu wywożone były z Bożkowa, a uprawomocnionej kradzieży towarzyszyły zwykłe akty bezmyślnego wandalizmu, które w historycznej substancji bożkowskiego pałacu spowodowały poważne, często nieodwracalne szkody. Wydaje się, że w Pałacu Magnisów, podobnie jak to się ma z wieloma innymi olbrzymimi i pustymi domami, mieszkają nadal cienie jego właścicieli. Rezydencja żyje swoim własnym życiem. Rozeschnięte parkiety trzeszczą, przeciągi otwierają i zamykają ozdobne drzwi do mrocznych komnat, gdzie rozbudzona wyobraźnia tworzy kolejne fantastyczne obrazy i dźwięki. Mieszkający w przypałacowych zabudowaniach ludzie twierdzą, że duchy mieszkające w rezydencji w Bożkowie w najmniejszym stopniu nie są tworami nadwrażliwej wyobraźni. Pewnym jest, że wiele odgłosów dobiegających z mrocznych wnętrz starej budowli nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia. Skądś dobiega dziecięca piosenka. Jakieś śmiechy od piwnic się niosą. K zygzakami ciemności strop pęka przez korytarz. Ktoś skrada się boso. Rezydencję w Bożkowie otacza park, który jeszcze dziś, po upływie wielu lat, robi na oglądających olbrzymie wrażenie. Rzadkie drzewa i krzewy, cieniste aleje wkomponowane są w naturalny drzewostan okolicy. Wspaniale zaplanowane osie widokowe otwierają się na olbrzymią bryłę pałacu, podkreślając jego nadzwyczajne dostojeństwo i piękno.
suną w ciszy świetliste meduzy. Przez sal pustych wychłodłe przestrzenie. Światło w starych witrażach się kurzy. Srebrną strugą odpływa w podziemie.